Zaczynamy sobie od zawodów livestream. Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew 2. Moja fantastyczna BMK M2. I zobaczymy, czy sobie poradzę. Zaczynamy od tak. Zaczynamy od wyścigu szosowego. Ej, dobra ta BMK zwrotna się wydaje. I zaraz będziemy się zmieniać w... O właśnie! Tutaj zobaczymy, jak będzie z tą tamą teraz. Czy się zatopię, czy nie? Mam bardzo szybko muć, troszeczkę stuningowaną. I tutaj będziemy mieli taki odcinek właśnie z łodzią. Będziemy mieli odcinek z samolotem. Nie, z samolotem tu nie będziemy mieli. Będziemy mieli... Wiedziałem, że coś tak skończy. Będziemy mieli odcinek offroadowy. Będziemy mieli odcinek z łodzią. I będziemy mieli odcinek szosowy, który teraz właśnie sobie jadę. Jestem ostatni. Nie idzie dobrze, no ale jakoś powinniśmy sobie dać radę. A raz ich tu podgonimy. Okej. Giant Spectators, czyli mamy dinozaury tutaj. Jedziemy przez jakiś park dinozaurów. Dawaj. Okej. Garnęliśmy typa. Tutaj gramy na razie z botami, ale już niedługo będę grał sobie z normalnymi graczami. Muszę tylko zdobyć jakieś lepsze furki. Zobaczymy. Ta moja BMK sobie radzi. Bardzo zwrotna jest, jestem zaskoczony. Niektóre samochody właśnie takie są bardziej ociężone, to jest normalnie, nie? O, patrz, tutaj mam skrót fajny. Łup! O! Nie tak miało być. Kurde. Ale skrót dobry. Nie trzeba jechać tym głupim zakrętem. Chyba zaraz będziemy się zmieniać w motorowy, co się mi się tak wydaje. Ja mam właśnie tą taką super szybką i oni na pewno nie będą mieli ze mną szans, jak się tylko w nią zmienię. Uwaga! Przypominają mi się teraz wyścigi GTA. Kojarzycie? Tam też mamy takie transformacyjne, nie? To jest bardzo podobne. Okej, okay. Tutaj można dołem, ale można też... Ujujuj! Nie tak miało to wyglądać. Odbiłem się jakoś dziwnie. A tutaj trzeba coś wymijać? Czy jak wymijamy, to jest lepiej? Chyba nie. No i zobaczcie, jaka moja motorówka teraz jest szybka. Ona jest mega zwrotna. I troszeczkę zwiększyłem jej prędkość maksymalną częściami oczywiście. Także przetuningowałem. Zaraz, czy tutaj będzie ten moment z tamą? Nie, tutaj chyba będzie zaraz offroad. Nie wiem właśnie, czy tutaj będziemy skakać z tą tamą, czy też jak to było. O, 253 km na godzinę w łodzi. Ty wyobrażasz sobie w ogóle łódką 200 km na godzinę po wodzie? Ja nie. O, jest ta tama, widzę ją już tam z daleka. No, zobaczymy właśnie, jak teraz łódź się zachowa. Nie, czekaj, bo my skręcamy gdzieś tutaj. O. Dobra. Tutaj troszeczkę jakąś rzeczką. Rzeczki są spoko. Trochę wąsko jest, ale nie ma tych cholernych fal. Na falach jest bardzo trudno pływać. Nie ogarnąłem tego jeszcze. O, się musimy zawrócić też. Dawaj, motorówka. Okej, i teraz... Chyba będziemy się właśnie zamieniać. Zdaje się. Tak, wygląda na to, że tutaj będzie ostatni checkpoint łodziowy. I uwaga... Wybrałem sobie Mercedesa jako mój pojazd offroadowy. On jest dobry, podobał mi się. A możemy sobie wybrać każdy inny offroadowy, jaki mamy. Okej. Zaraz. Dokładnie, tu możemy sobie jechać jak chcemy, bylebyśmy od punktu do punktu... Mało brakowało. Gdzieś jak to dziwnie wskoczyłem, tak jakbym się odbił od podłoża zawieszeniem, nie? I sobie skoczył. A teraz spróbujemy sobie tutaj skrócić trochę.
Teraz tak. Nie, tu pojedziemy sobie drogą. Nie będziemy za bardzo skracać. Się chyba nie opłaca. Kiedyś właśnie wjechałem. O, fuck. Kiedyś właśnie wjechałem w te lasy! Boże! Tylko nie to! Już na końcu wyścigu cholernego. Wjechałem w te lasy i się tam zatrzymałem. Ale chyba ich dogonię, bo oni coś właśnie bardzo wolno jadą. Chyba mam tu po prostu wygrać, to jest poustawiane. Cyk. Porobieni są pięknie. Mało brakowało. Ale pierdnął sobie ziomek. A teraz tu. I mamy metę. Gaz, gaz, gaz. Nie dajmy im, bo tam widzę, że już jeden się czai z tyłu. A i gitarka. Porobione mamy. Oki. See you next time. To było dosyć proste. What? Nie chcę do wody. Wygraj wyścig. Ok, dostałem hajsy. Jestem sławniejszy. No, na razie jestem tylko popularny, a później będę sławny. To jeszcze nie ten czas. Dobra, gdzie są moje... Gdzie są moje części? Gdzie są moje... Gdzie są moje części? Wpadły do wody, ale... Gdzie? Gdzie moje części? Czemu mnie tak daleko zrespawniło? Gdzie moje części? No, to coś nie tak. Ja chcę moje części. Co za mało miejsca? Tu gdzieś moje części były. Ludzie kochani. A mogę. Może one mi się pojawiły gdzieś w aucie? Nie, no nie mam tu nic do wyboru. Może tu nie było części. Mam nadzieję, że nie. Pytaliście się o tryb PvP i z tego co patrzyłem, to tutaj nie ma jeszcze trybu PvP. Na razie możemy grać sobie z innymi graczami, dołączając do ekip. Wow, to Camaro jest szybkie. I możemy jeszcze... no co, no, grać w kooperacji bardziej, nie? Tworzymy sobie ekipę, dołączamy do niej i tak dalej, więc PvP, jeśli już będzie, to w jakimś DLC następnym, a myślę, że na 100% będzie, bo to jest taka, no, jedna z ciekawszych rozgrywek tutaj w tej grze, w sensie w The Crew 1, jak już każdy zrobił wszystko na platynę, pozdobywał sobie wszystkie samochody i tak dalej, no to jedyną rzeczą, jaką można było robić, to właśnie ścigać się z innymi graczami i zdobywać sobie coraz to wyższe rangi, no nie? Więc jeśli przejdziemy tutaj dosłownie już wszystko w The Crew, no to nie pozostanie nam nic innego, jak sobie grać ze znajomymi, spotykać się gdzieś tam i tak dalej. Więc jest to taka rozgrywka teraz bardziej kooperacyjno-singlowa tutaj w The Crew 2. No ale myślę, że na pewno zostanie wprowadzony ten tryb PvP, żebyśmy mogli walczyć z innymi graczami i nie będzie raczej z tym większego problemu. To Camaro jest bardzo, bardzo szybkie, a ja w nie jeszcze nic nie włożyłem, żadnych części i mega przyspiesza. Tutaj każdą traskę możemy sobie przejść na poziomie łatwym i na poziomie trudnym. Ten poziom trudny odblokowuje nam się wtedy, kiedy chyba daną traskę przejedziemy i wygramy ją po prostu, nie? Ja nie mogę, to Camaro jest naprawdę mega, mega szybkie, bardzo dobrze przyspiesza. Jestem zszokowany, ale mnie słońce tu oślepiło. Zobaczcie sobie, jak szybko przyspiesza, kurde. Prędkość maksymalna, dwie paki lekko. Czy seryjne Camaro jest w stanie tyle pocisnąć? Tak się zastanawiam. Tutaj mamy, kurde, 250, tak lekko jedzie. To jest chyba jakieś ulepszone Camaro, ja nie wiem. Muszę zobaczyć aż. A tutaj nie można tego sprawdzić. Okej. Okej, musimy to skręcić. Tak, ale tamte dziady mnie... No nie, trochę mnie tam doganiają, ale są jeszcze daleko z tyłu. Się zastanawiam, no. Muszę zobaczyć sobie to Camaro po wyścigu. A zaraz sobie to sprawdzimy, bo już 70% ponad. Jak to wygląda?
nie? Więc teraz robimy sobie te zadania fabularne, zdobywamy sobie samochody, zdobywamy punkty sławy i rangi wbijamy, popularności i tak dalej, nie? Możemy być tam, ja jestem teraz na etapie popularny i dążę do rangi sławny. Próbowałem tutaj dołączyć do ekip, albo utworzyć ekipę i kogoś zaprosić, ale nikt nie zaakceptował. Myślę, że dopiero więcej, jak będzie więcej graczy już po premierze, to wtedy myślę, że nie będzie z tym problemu, aby grać wspólnie. No bo na tym to wszystko polega, żeby po prostu grać wspólnie, nie? The Crew zawsze było takie, żeby się jakoś tutaj kojarzyć w czwórki i grać razem. Jak sama nazwa wskazuje. Natomiast, no, tryb PvP to jest... Bardzo ważna sprawa dla mnie i chciałbym, żeby się to pojawiło. No to jest esencja w ogóle ścigania się. Cholera, to Camaro naprawdę jest moja. Myślałem, że to był wypożyczony samochód, bo ten wóz jest naprawdę bardzo szybki. Zaraz zobaczymy. Byłem zszokowany. Nie, no to chyba wypożyczona fura była, ale mega szybka. Mega szybka, naprawdę. Chyba była wypożyczona, wiecie? A właśnie, tutaj do motocykla mamy jakieś... przesadzone części. O, zobaczcie! Możemy sobie od tak o zainstalować część 135 punktów do motocykla, nie? I nagle on zaczyna tam jakoś hardkorowo... Ale ja go nie chcę ulepszać. Znaczy, podejrzewam, że mocno można go zrobić. Zastanawiam się. Tutaj mamy Camaro RS 209 km na godzinę. Tamto było jakieś kurde przekokszone. Poróbmy sobie to Camaro. Też ja wiem. Właśnie to jest fajne, że jak instalujemy część, to zawsze możemy ją wyciągnąć, jeśli nam się nie podoba dany samochód. Na razie bym sobie porobił tą BMW-kę. Pyk. Co tu jeszcze możemy do niej włożyć? O! Hamowanie nam się pogorszy z tym sterownikiem. Uuu! A to jakaś gorsza część, aha! Nawet jej nie możemy wsadzić, no dobra. Looks legit. Ok. To mam porobione. No i tutaj na mapie mamy te wszystkie wyścigi. Akrobacje, nieakrobacje i to wszystko, co jest związane z naszym postępem w grze. No i to możemy sobie robić i potem... Kotera offroadu. Nowa dyscyplina, zobaczmy. Zobaczmy, co to za nowa dyscyplina. I po zrobieniu tego offroadu będziemy mogli sobie odblokować śmigłowiec. Ja jestem ciekawy, jak się lata śmigłowcem. Motocross nam się odblokował. Okej. Ja już mam chyba taki motocykl. Tak? Czy nie? Ej. Muszę go kupić? Ja nie chcę kupować. Ja chcę dostawać. Nie, na razie nie będę tego. Bardziej wolę samochody. Ale tutaj też się oczywiście pobawimy. Czyli co? Mam wyższy poziom popularności. Tutaj też coś mam nowego. Nowa dyscyplina, ale... To jest freestyle, to jest od latania. No nie. Tutaj mamy pro racing. Nowa dyscyplina. Co to? O, zobaczmy. Czyli nam się odblokowują coraz to nowe rzeczy i tu w nowej dyscyplinie mamy... Co to było tutaj? Łodzie nie. Touring cars. No, to już ciekawiej, tak? Zdecydowanie ciekawiej. Tutaj stoi sobie fura. I teraz tak, możemy sobie wybrać kilka. Ja już mam jedno. Jest... Najgorzej. Po ile one są? Ło, nawet mnie stać na którąś tam. Co to jest? Dawaj jakąś większą. Powyżej 300 km na godzinę. Nie jest pokazana nawet ten. O Jezu, jakie drogie. Te są chyba najdroższe, nie? Na jaką mnie taką stać najlepszą? Mam 312 tysięcy. O shit! Tego nie. Dobra, o, jest już coś. Czyli korwetta. I prawie na tego mnie stać. Tutaj co to jest? Wow! Wow! Shit! Nissanus. No dobra, więc mamy sobie te.
Ja tak niespecjalnie lubię ten typ samochodów torowych. Wolę właśnie na przykład Agerkę, a żeby to robić, no to żeby je odblokować, to muszę robić te wyścigi. Na przykład tutaj mamy coś, Street Race. Muszę te wyścigi robić, żeby tam to odblokowywać, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. O, jest moje BMW. Tak jest. Jedziemy, kurde. Cyk. I jesteśmy na miejscu. Okej. One. To malowanie jest. Trochę skopciłem tutaj. Czuć było brak przyczepności. Wciskasz nitro, a tu zero przyspieszenia. Jezu, ale tamto Camaro było przesadzone. Rzeczywiście czuć takiego powera w furce, jeśli już jest ulepszone. Aż mnie to normalnie zachęciło do ulepszania. Tutaj to prościzna, nie? Dopiero na trybie trudnym podejrzewam, że jest naprawdę trudno. Skoro tam zalecana furka powinna mieć 280 na przykład punktów, nie? A ta moja ma po 100, tam 100, 120, coś koło tego, ta BMK. Także różnica jest spora. A ci mi tutaj też cały czas siedzą na ogonie, więc muszę uważać. Przydałaby się ekipka do grania, bo tak samemu to smutno jest. Naprawdę. Muszę sobie kogoś pododawać, ale to dopiero po premierze. Już niedługo. Będę mógł sobie pododawać ludzi, wtedy będziemy ciupać, kurde, a co? Patrz, jak wujek pocisnął, pięknie. Przyczepnie, nice. Na ręcznym wszedłem i mimo, że to jest BMW, to nie leciało jakoś tam super bokiem. Tylko dało radę. Czyli zobacz. Gdzie tu, cwaniaczku? Nie ma takiego wyprzedzania. No i wygrałem, kurczę. Elegancko, dawać części. Ulepszamy, kurde, moją furę. Cyk, tutaj jakieś lampy spadają. O, jest. Zobaczcie, jakieś koks. To są jakieś te niebieskie i fioletowe są chyba najlepsze części. Jakieś turbo zawieszenie. Zobaczmy. Oh yeah. Dawaj to. Okej. Pięknie. Cyk. Co tam jest napisane? Myślałem, że tam jest napisane Kama Sutra. What? Zawieszonka. Okej. Będzie się lepiej chyba prowadzić, nie? Kurde, tamto Camaro było przesadzone. Jest! Lepszona BMK. No i muszę tak właśnie sobie pojeździć tutaj te wyścigi. Teraz tak, właśnie, jak sobie zrobiłem ten wyścig, to chyba mogę zmienić poziom trudności. I teraz pojedziemy sobie ten sam wyścig, ale na poziomie trudnym i zobaczymy, czy dam radę. Jak myślicie? Tak, mój samochód ma 131 punktów, a wskazanym jest mieć 230. Więc podejrzewam, że ci tutaj będą mieli jakieś przykokrzone fury teraz. I to takie naprawdę mega, nie? Ale nie widać, żeby były jakieś tam wizualnie lepsze. Ale pewnie pod machą to wiecie, co tam się dzieje. Kurde, piekło jest. No dobra. No i start jest taki, jak widzicie. No nic. Muszę jakoś wygrywać moimi umiejętnościami. Tak jakbym w ogóle w innej klasie był. What? Co to było? Czemu oni się tam zatrzymali? Chyba zobaczyli promocję na pączki. Ej, zostawili mi to srogo, nie? Mój samochodzik nie, no to chyba... To chyba nie wypali, kurde. Muszę być co najmniej w pierwszej trójce, żeby coś tam dostać, nie? W ogóle. Ale tamci z tyłu... Właśnie, ciekawe, czy oni mnie dogonią. Powinni się w pewnym momencie zresetować. O, już ich tam, już ich czuję na tyłach. O kurde, ale tu źle wjechałem. Już ich tam gdzieś czuję.
No, cisną. Jak oni tu już ze 3 paki mają na budziku, na tej prostej. Także poziom trudny to jest naprawdę poziom trudny. Trzeba mieć po prostu lepszą furę, nie? Żeby ich podgonić. Się jedzie znacznie szybciej. Teraz to są takie początkowe kapcie, którymi musimy się ścigać. Mimo to cały czas czuję, że mógłbym ich podgonić. Bo gdzieś tam na mapie ich jeszcze widzę. Całkiem mnie nie zostawili. Ale nie, ci z tyłu mnie tutaj już ogarniają. Nie, oni tam na każdej prostej 3 paki mają, bez sensu. Jezu, ale poszedł. Jakimś chargerem. I następny leci. Patrz. Jedyne co ja tu mogę robić to na zakrętach. Z tymi hardkorowcami, nie? O, tamten coś... W ogóle co oni robią? Czemu oni się tak zatrzymują na tych zakrętach? Nie rozumiem. Właśnie, tu musimy spróbować wallride'ów. Czy da się tu robić wallride'y skutecznie? Nie widzę tego z tyłu tam. Okej. No i co? I tutaj też można sobie jakoś w prawo odbić. Ale ta droga... Nie no. No ten ziomek jest najgorszy. Ten przedostatni i ostatni. Na tyle są słabi, że... Nie będę ostatni. Kurde, nawet nieźle, nie jestem ostatni. Nic za 7 miejsce prawdopodobnie nie dostanę. Muszę wygrać wyścig, żeby coś dostać. Ale nie, dostałem hajsy i punkty sławy. Punkty sławy dostałem za to, że w ogóle miałem odwagę uczestniczyć w tym wyścigu. No ale jest, BMK. No nic, moi drodzy, piszcie, co myślicie o tym trybie PvP. Czy waszym zdaniem pojawi się jakoś niedługo w Dekru, czy też nie? I czy powinien się pojawić? No moim zdaniem na 100% powinien się pojawić, to nikomu nie powinno ten być niespodzianką, nie? Oczywiście, że powinien się pojawić. Zapraszam was na kolejne odcinki z Dekru 2. Trzymajcie się, na razie, pa pa.